trzy miejskie obszary funkcjonalne – białostocki, łomżyński i suwalski – uzyskały środki na realizację zadań, których efektem ma być szeroko pojęty rozwój. Do miasta Suwałki oraz gminy Suwałki trafi blisko 31 milionów euro. W imieniu obu samorządów umowy podpisali zastępca wójta Krzysztof Gwaj i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Cieszę się niezmiernie, że możemy dzisiaj podpisać te porozumienia, bo one tworzą inną rzeczywistość w bardzo bliskim obszarze miasta Suwałki, czyli tutaj gmina Suwałki. To jest nieduży obszar funkcjonalny, najmniejszy z tych obszarów, jest zresztą najmniejsza kwota, 30 800 000 złotych. Euro, znacząca różnica. Niedużo mieszkańców, bo w granicach 76 tysięcy w tym MOF-ie Suwałki zamieszkuje. Z gminą Suwałki współpracujemy ciągle od lat. Jesteśmy, te związki nasze, te połączenia funkcjonalne są tak mocno już ukorzenione, że po prostu nam te środki w tej chwili dodadzą dodatkowego impulsu do rozwoju właśnie tego MOF-u Suwałki. I cieszę się niezmiernie, że będziemy mogli wspólnie tutaj realizować fajne projekty, bo chcemy, żeby nasz obszar, nasze miasto było miastem nowoczesnym, cyfrowym, czyli tutaj oczywiście Smart City jest taki projekt składający się z kilku komponentów. Jak wyjaśnił w krótkim wystąpieniu prezydent Suwałk, środki pozwolą również sfinansować szereg przedsięwzięć z zakresu błękitnej i zielonej infrastruktury. Powstaną wyczekiwane przez wielu mieszkańców parki, skwery. Część środków zostanie spożytkowana na oświatę, tę ogólną, ale i zawodową. Kolejna inwestycja to Centrum Integracji i Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na remonty budynków komunalnych, w których miasto zamierza zorganizować rodzinne domy dziecka. Na wsparcie może też liczyć kultura. Miejscowe jednostki zostaną doposażone w potrzebny sprzęt. Istotnym elementem rozwoju będzie również planowana elektromobilność. Do Łomży i trzech współpracujących z nią ościennych gmin trafi o około 5 milionów euro więcej, ale też i tamtejszy miejski obszar funkcjonalny jest większy niż suwalski. Jak poinformował prezydent Łomży, pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego, retencję, rozwój cyfrowy, modernizację biblioteki. Środki wesprą też szkolenie zawodowe, politykę senioralną, miejską komunikację, ale również budowę ścieżek rowerowych. Największym obszarem funkcjonalnym, jaki powstał w naszym województwie, jest ten białostocki, łączy aż 10 gmin. Dlatego też i wsparcie ma najwyższą wartość. Jak podkreślił prezydent Białegostoku, są to pieniądze na współpracę. A ta odbywać się będzie w zakresie edukacji przedszkolnej, rozwoju turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego i wsparcia szkolenia zawodowego. Z pozyskanego wsparcia zrealizowany też zostanie program rozwoju transportu. Życzę nam wszystkim, aby tych możliwości współpracy było jak najwięcej, abyśmy wspólnie mogli zmieniać nasze województwo i nasze małe ojczyzny. Dzisiaj bardzo miła uroczystość, prawie 200 milionów przekazywanych dla obszarów funkcjonalnych, integrowane inwestycje terytorialne. Jest to bardzo ważny instrument rozwoju naszego regionu. Cieszymy się, że wśród tych inwestycji będą nie tylko te, które dotyczą parków, odnawialnych źródeł energii, ale także będą inwestycje, które dotyczą polityki senioralnej, która jest bardzo ważna również w wizji rozwoju naszego województwa. Ogółem do trzech miejskich obszarów funkcjonalnych skierowano łącznie aż 195 milionów euro. Mija miesiąc od chwili, kiedy Zarząd Województwa dokonał zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podlaskiego Przewoźnika spółki PKS Nowa. Przez kilka tygodni w firmie trwał audyt. Wynika z niego, że choć kilka lat temu dokonano scalenia kilku PKS-ów w jeden organizm, spodziewając się współdziałania i dynamicznego rozwoju, tak się jednak nie stało, uważa Zbigniew Wojno, nowy prezes zarządu. Działają tak naprawdę wewnętrzne formy, które są jakby działające obok siebie, utrudniające współpracę, komunikację pracowników. Także jest to element, który utrudnia funkcjonowanie i rozwój spółki. Za to bardzo łatwo wzrastały premie. Premie, które w 2021 roku były na poziomie 60 tysięcy, wzrosły teraz w pierwszym kwartale 10-krotnie. Wszystko super, ale w większości tego nie dostali kierowcy, tylko kadra kierownicza. Także te środki były jakby przeznaczone w takim celu.
W spółce planu, nie ma planu finansowego, nie ma planu inwestycyjnego, nie ma planu zamówień publicznych, co powoduje, że środki, które do spółki trafiają, bardzo łatwo rozchodzą się na bieżące potrzeby, a nie na inwestycje, co powoduje przepływ taki kapitału bez takiej większej kontroli. Była sytuacja, która mnie bardzo zaniepokoiła, to, że byli zatrudnieni dwaj doradcy, którzy pracowali w spółce, doradzając jako konsultanci, ale efektów ich pracy nie widzę, a spółka poniosła koszty z tego tytułu ponad 500 000 złotych. Jednym słowem, z kasy przewoźnika pieniądze wyciekały wartkim i szerokim strumieniem, nie niosąc jakiejkolwiek poprawy. Prezes Wojno uważa, że konieczne jest pilne stworzenie nowego planu i koncepcji funkcjonowania spółki, które spowodują, że środki finansowe zaczną być pożytkowane na faktyczny rozwój przedsiębiorstwa i w konsekwencji podniesie jakość jego usług. Jak poinformował marszałek województwa podlaskiego, 30 milionów złotych przekazane spółce przez poprzedni zarząd województwa nie zostały wykorzystane w sposób przynoszący jakiekolwiek pozytywne skutki. Ani ich nie zainwestowano, ani nie wykorzystano efektywnie. Tutaj przykładem mogą być choćby usługi doradcze, z jakich korzystał poprzedni zarząd spółki. Ponad 500 000 zostało wydatkowanych na usługi doradcze, których efektów w spółce nie widać. Ja pierwszego dnia pana prezesa zobligowałem zarząd spółki do tego, aby zaprosić do współodpowiedzialności za transport publiczny w naszym województwie, poprzez współfinansowanie w jakiejś części tych tras, które przez daną gminę przebiegają. I pan prezes już przez ten miesiąc odwiedził ze 118 gmin ponad połowę i te wstępne ustalenia są bardzo obiecujące co do przyszłości tej współpracy. Łukasz Prokorym zobowiązał nowego prezesa do zmiany polityki kadrowej, dokładniej do upodmiotowienia kluczowych pracowników, czyli kierowców. Informacja, że premie w większości szły do kadry menedżerskiej, świadczy o tym, że ten pracownik, który nie ma określonych, jasnych, czytelnych, sprawiedliwych kryteriów premiowania, wynagradzania, nie ma systemów motywacyjnych, nie wie, w jaki sposób może zostać swoją pracę wynagrodzony. Jestem przekonany, że stworzenie właśnie takich jasnych i uczciwych kryteriów spowoduje, że praca kierowcy, czyli takiego podstawowego pracownika spółki, stanie się bardziej atrakcyjna. Jestem też przekonany, że dalsze działania, które planuje zarząd spółki we współpracy z władzami województwa, spowoduje, że w ciągu kilku miesięcy PKS Nowa odzyska jakby należne jej miejsce na arenie transportu publicznego w naszym województwie, stanie się marką. Nie można wykluczyć, że po pisemnym raporcie nowego prezesa zarząd województwa podejmie decyzję w sprawie ewentualnego postępowania dotyczącego niegospodarności w zarządzie spółki. Pojawiły się również pierwsze wnioski dotyczące wydzielenia suwalskiego oddziału PKS ze struktur spółki. Zbigniew Wojno na ten moment nie dopuszcza nawet takiej myśli. Dla mnie z PKS Nowa to jest jeden organizm, tak otrzymałem do zarządzania jako jeden organizm, jak to traktuję. Nie ma czegoś takiego jak odrębny oddział w Suwałkach, jakby do analizy. Tu w całości, w uzupełnieniu jest jakby clue do tego, że możemy rozwijać się i działać. I w tym kierunku też jakby miałem spotkanie w Suwałkach, gdzie przedstawiłem im jasno, że tak naprawdę oni na tym zyskają. Mają zapewnienie, co otrzymałem informację, że byli źle traktowani, byli pomijani, jakby byli stratni. Natomiast deklaracja moja jest taka, każdy, niezależnie która placówka, czy placówka w Suwałkach, w Grajewie, w Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim, Zambrowie, Łomży, czy w Białymstoku, każda ma takie same prawa, tak samo równie będzie traktowana i będziemy kierowali się przede wszystkim dobrem, bezpieczeństwem pasażerów i to będzie kluczem do tego, żeby firma się rozwijała.